cześć kochani, chciałam was oficjalnie powitać w nowym vlogu. Ja dopiero przyszłam do domu, jest poniedziałek, godzina 16. Byłam w szkole, uczyłam się, przyjechałam prosto z dworca. Byłam dzisiaj jeszcze rano w Londynie. Jestem po prostu padnięta i lecę spotkać się z koleżanką, ma to sens. Bo muszę zrobić tak zakupy spożywcze, więc przyjdziemy się, trochę się dotlenię. I dzisiaj na pewno nic ciekawego się nie będzie działo, także zapraszam was na kolejny tydzień ze mną, bo ten tydzień jest pod hasłem jadę na weekend do Polski na konferencję, na drugi kongres medycyny integralnej. Jestem po prostu przeszczęśliwa, więc muszę się zregenerować i przygotować, a wy będziecie ze mną. Zapraszam. Kontynuując mój poziom zmęczenia, kontynuujemy serię kolacja z Karo. Słuchajcie, to jest mega sałatka z klasycznym winegretem z oliwą truflową i tu mamy pomidora, fasolkę i buraczka oraz trochę oregano i słonecznika i do tego tościki z awokado, także trochę mnie zainspirował Londyn i słuchajcie, jest 19, już jestem gotowa spać. Dzień dobry, z tej strony komosa z makiem i ukochanymi dreadkami i jeszcze nie ma kawki. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda losowanie zwycięzcy, to jest taka strona. Wpisałam sobie to i robię randomly pick winner. And now I'm gonna... O Boże, zmieniłam na angielski, zrobię screenshota. Pierwsza rzecz. Następnie drugi. Yay! Zwycięzca. I trzeci. Yay! No, to mamy! Moi drodzy, kilka słów ode mnie dzisiaj. Jest poniedziałek, wyspałam się. Wtorek jest. Byłam w szkole pisać licencjat. Wysłałam 3 rozdziały mojemu promotorowi. Także skończyłam już metodologię i czekam na jego komentarz. I zobaczymy, co się będzie dalej działo, co muszę poprawić i będę pisała w przyszłym tygodniu dalej. Ja jestem, słuchajcie, taka zmęczona. Siedziałam długo, długo w szkole i teraz przyszłam i nie zdążyłam upiec batata, więc nie zdążę zjeść obiadu, więc czekolacji, więc zjem ją późno, bo idę na super spotkanie, które się nazywa Vision for Change, o tym, jak promować ekologiczny rozwój w Wielkiej Brytanii, przede wszystkim jak pozbyć się plastiku. Także super, będzie ekopanel z różnymi fajnymi osobami. Nie doczytałam nawet, to tam będzie do końca. Także bardzo jestem podekscytowana, bo widziałam po prostu, że bardzo, bardzo ciekawi przedsiębiorcy też w ogóle z Edynburga i eksperci w temacie. Także w ogóle, jeżeli znacie dobre tłumaczenie na słowo sustainable, to dajcie znać. Wylosowałam też oczywiście zwycięzców konkursu, którzy już o tym wiedzą. I coś jeszcze miałam powiedzieć? No, idę tam na 18, także mam sekundę autobus, także lecę. I około 20 pokażę wam, 20:30 myślę, pokażę wam moją kolacyjkę. I tak upłynie mi cudowny wtorek. Karolina kupiła sobie kawę po to, żeby dostać kawę za darmo. Może to właśnie nie jest, może to jest mleko roślinne. Super. Jesteśmy z Polski, zabierzemy sobie zaraz jakieś herbaty do domu. We all have the chance to make individual changes. We all have the chance to take on Laura's advice and do stuff like that. But also just adding our voice to that collective group of people, which is growing by the day, who is demanding change from the producers, from the governments and the companies. I've seen, so my last exhibition, I was basically looking at the positive stuff that's happening, and it's incredible what's going on now, the whole length of the UK, to tackle this stuff, and that's all come from grassroots activism, from people saying, I don't want a part of this, we want things to be done differently, and that pressure now filtering up to the powers that be. So even if you feel that you can't live a zero waste lifestyle, just add your voice to that group of people who care, go to the beach. Kochani, super jakość wideo, mój poziom głodu wykracza poza granice Szkocji. Było tak ekstra, że wam opowiem o wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło, a teraz lecę jeść. Ja już to oczami pożeram. Batat z dalem, szpinakiem, pietruszką, słonecznikiem i pomidorkami. Nie wiem czemu zaparował, ale to chyba znak, że muszę jeść. Wyglądam jak szaleniec po prostu. To jest tak pyszne.
że obiecajcie mi, że zrobi się ten dal. A ja wracam do Westworld. Kilka słów na temat wczorajszego spotkania. Słuchajcie, to było pierwsze spotkanie w tym roku z cyklu Vision for Change, z takiego jakby zgrupowania związanego ze Sustainable Development i w ogóle z ekologią na Uniwersytecie Edynburskim. Genialna sprawa, to był panel. Była tam dziewczyna, która, żeby zwiększyć świadomość na temat zanieczyszczenia plastikiem i nie tylko u wybrzeży Szkocji, opłynęła na paddleboardzie wyspy Skye w Szkocji. Był facet, który jest założycielem sklepu Zero Waste w Edynburgu, do którego muszę się wybrać. Było małżeństwo, które prowadzi kampanię sprzątania jednej z dzielnic w Edynburgu. Była pani, która chroni w ogóle wybrzeża i zwierzęta wodne w Szkocji i też mówiła o różnych ich programach, głównie sprzątania plaż. Była dziewczyna, która jest blogerką zero waste'ową, mówiła jak w prosty sposób, po prostu wprowadzić zmiany w swoim życiu. I żebym jeszcze o kimś nie zapomniała, jeszcze ktoś chyba był. W każdym razie mega inspiracja. Nawet powiem wam, dało mi to do myślenia pod takim względem, że ja używam, znaczy jem w szkole właśnie sałatki w tych, co prawda, całkowicie kompostowalnych pojemnikach, ale stwierdziłam, że kurczę, jakby jest duża szansa, że to nie trafi tam, gdzie powinno i zostanie tak posortowane, jak powinno, więc wolę chyba przynosić swoje jedzenie w swoim pojemniku, także muszę to przemyśleć. A druga sprawa jest taka, że po prostu nie rozumiem, jak ludzie mogą nadal kupować plastikowe butelki i kubki na wynos. Po prostu nie mieści mi się to w głowie, więc uwierzcie mi, jest to długoterminowo bardzo korzystne finansowo, nawet krótkoterminowo i zachęcam was z całego serca. Jeżeli chcecie jakieś małe porady, jak być bardziej eko, to podlinkuję wam moje dwa filmy na ten temat i mam nadzieję, że wprowadzicie jakąś zmianę, bo jest to konieczne. Słuchajcie, z tej strony lunch mistrzów, czyli sałatka, powrót tahini, burak, awokado, fasolka, pomidor, słonecznik i batat. Zapomniałam, jak pyszne jest to danie. Chyba wrócę do moich sałatek, bo powiem wam, jestem w raju. Kochani, zapomniałam wam powiedzieć, że idziemy na zwiedzanie miasta. Nie pamiętam, jaki jest motyw przewodni, ale nigdy nie byłam na takim oficjalnym zwiedzaniu. Także spotykamy się na Grassmarkecie. Jest przecudowny dzień, przed chwilą lało, a teraz jest po prostu bajka. Jakieś 8 stopni, także bez czapki, w lżejszym płaszczu. I jest ze mną oczywiście moja przyjaciółka. Oh my gosh, look at this. Isn't it beautiful? It's worth taking the picture. Yes, let's go and have tea or coffee. Właśnie wróciłam z biegu. Udaje się, raz w tygodniu. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś się skusił na makową komosankę. Dajcie mi znać, bo u mnie na zmianę z owsianką. Słuchajcie, jeżeli szczęście jest daniem, to tak wygląda, czyli powtórka z wczoraj, batat z dalem. Dobra, kilka wieczornych, czwartkowych słów od Karo. Słuchajcie, wyprostowałam sobie właśnie włosy, pomalowałam sobie paznokcie, spakowałam się i będę powoli jakby kończyła swój dzień. Dzisiaj, nie wiem, czy się w ogóle do was odzywałam, ale nadrabiałam takie rzeczy związane z pracą, jakieś takie małe rzeczy, które musiałam porobić na komputerze. Zaczęłam dzień od biegu, z czego byłam bardzo dumna, ale jestem po prostu tak jakaś, nie mam siły życia, jestem tak przemęczona. Coś się pozmieniało w powietrzu, naprawdę nie wiem, co mi jest. Poszłam do szkoły, po powrocie po prostu zjadłam obiad i robiłam te wszystkie rzeczy. Nawet teraz słyszę siebie i wiem, że po prostu to, co mówię, nie ma sensu, więc nie wiem, po co w ogóle marnuję wasz czas, ale szybko. Robię sobie kolację, oglądam sobie jakiś serial, dzisiaj postanowiłam, że będę sobie chillować i chcę powiedzieć po pierwsze, że ja mam coś takiego, że jak czuję, że jestem mało produktywna, to zaczynam się na siebie wściekać
a to jest złe i nie chciałabym, żebyście wy tak się czuli i ja sama nie chcę się tak czuć, bo jeżeli nie mamy siły, jest nam słabo i chcę po prostu jeść i patrzeć w telewizor, to to jest okej. Raz na jakiś czas. Więc mówię to do siebie, mówię to też do was. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, a propos tego, żeby być trochę bardziej na luzie, żeby być bez przesady, chciałabym nawiązać do tego, że wyszedł nowy numer V-Maga. To w ogóle jak teraz oglądacie ten film, to będzie za 1000 lat, jak ja to opublikuję. Ale mimo wszystko, V-Mag, czyli magazyn bez przesady, prowadzony przez moje kochane Weronikę i Łucję, urzekł mnie maksymalnie. Numer 27, Miłość, jest po prostu świetny. Jest tyle fantastycznych artykułów. W ogóle, jeżeli lubicie to, co pojawia się u mnie na kanale i jakby identyfikujecie się z tymi różnymi sferami życia, które ja tutaj poruszam, czy też w podcastach, to Fomak jest waszym miejscem, jest czymś, co musicie sobie kupić, najpierw zaprenumerować. Po prostu wszystko jest tak w punkt genialne. Ja jestem zachwycona i zamiast się uczyć, to czytam sobie artykuły z Fomaga. Pozdrawiam. W każdym razie, jutro lecę do szkoły na 9. O 13.40 mam lot do Londynu, potem lecę do Warszawy, w ogóle mam 3 godziny przesiadki, lecę do Modlina. W ogóle zorganizowałam to fatalnie. Miałam ochotę sprawdzić dzisiaj loty na jutro, czy przypadkiem jakiegoś lotu za 2 zł, który jest bezpośredni, ale trudno. Mam dużo czasu, żeby się pouczyć i przygotować do soboty, bo jest konferencja, znaczy jest kongres emerytny integralny. W ogóle nie wiem, czy o tym mówiłam, ale opowiem wam na pewno, jutro będę miała dużo czasu na wszystkiego, odbycie się w sobotę, w sensie w sobotnim wycinku z tego vloga, bo jest to niesamowite wydarzenie i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być jego częścią, ale o kongresie opowiem później i jeszcze chcę opowiedzieć o tym, dlaczego wczoraj zwiedzałam Edynburg, bo to też jest bardzo ciekawa inicjatywa. Jestem na lotnisku i lecę do Londynu, a potem do Warszawy. Witamy na Stansted, czas na nudę. Słuchajcie, takie dwa cuda złapałam w Butsie. Pierwszy to jest belgijskie ciasto, które sobie teraz zjem. A jutro na śniadanie mam surowy Millionaire Bite. Trochę w klimacie czekolady, nie wiem czemu, zupełnie nie. I uwaga, jak macie swój kubek, to jest minus 50 pensów zniżki w precie. Pozdro. Dzień dobry, Warszawo! A teraz lecę do mojego Uberka. Chciałabym pozdrowić wszystkie ofiary losu. Pojechałam do złego hotelu. Jestem na drugim końcu Warszawy, a Uber jest za darmo. Masakra. Bardzo ciekawy jest ten napis, słuchajcie. A ja bym chciała znaleźć mój pokój i do niego z wami dotrzeć. Bo tutaj. Ulala, ale to jest czadowo. Pięknie. Aż zdejmę sobie butki tutaj. Szałowa łazienka. I bardzo miły pokój. Wszystko, czego dusza zapragnie. Słuchajcie, ten hotel jest po prostu uroczy. Na dole jest kawa o 23. Są jakieś czekoladki, jest lemoniada. W ogóle mają na kluczu napisane, że otwórz swoje czakry. Są bardzo przyjazni środowisku. Dużo jest takich eko w ogóle tej informacji. I też w ogóle cała sieć Accor Hotels, z tego co wiem, jest z tego znana. Natomiast chciałam wam przez chwilę opowiedzieć o tym, co robiłam przedwczoraj. Może was tutaj postawię. Pięknie. Nie, wygląda to tragicznie. No to w takim razie, zanim pójdę spać, chciałam wam powiedzieć pokrótce, co robiłam przedwczoraj. Bo byłam na zwiedzaniu Edynburga i to nie było zwykłe zwiedzanie, był to taki tour po mieście pod hasłem Zbrodnia i Kara, organizowany przez firmę Invisibles i moja przyjaciółka dla nich pracuje, współpracuje z nimi.
Jest to wyjątkowa inicjatywa i obiecajcie mi, że jeżeli będziecie w Edynburgu, w Manchesterze, w Glasgow, to skorzystacie właśnie z tej firmy, bo oni zajmują się szkoleniem i zatrudnianiem ludzi bezdomnych. Jest to spółka, która daje szansę ludziom bezdomnym po to, aby dokształcili się, przekwalifikowali się i zaczęli nowe życie. I tak wzruszyła mnie historia tego gościa, Soniego, który nas oprowadzał. Był to facet, który właśnie dzięki takim przepięknym fundacjom, inicjatywom wyszedł na prostą. Pokazał nam miejsca w Edynburgu też przy okazji, gdzie osoby bezdomne mogą coś zjeść, gdzie mogą szukać schronienia, gdzie mogą podjąć właśnie pierwsze prace. I sam fakt, że istnieją takie programy, które przez kilka miesięcy szkolą ich, potem oni mogą sami sobie jakby zaprojektować swoją taką trasę po mieście i swój własny motyw przewodni, właśnie to była akurat zbrodnia i kara, i jest ich stać na to, żeby po prostu stać się niezależnymi, to moim zdaniem jest naprawdę coś niesamowitego i bardzo, 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 bardzo mnie to poruszyło. Oczywiście zwiedzenie było super, to było pierwsze moje zwiedzenie Edynburga w życiu, wstyd się przyznać. Natomiast chciałabym Was zachęcić do sprawdzenia tego typu w ogóle inicjatyw też w innych miejscach i na pewno w Wielkiej Brytanii, to się nazywa Invisibles. Także bardzo polecam. Teraz słuchajcie, kładę się spać, nie wiem co mi jest, ale chciałam spojrzeć na zegarek. Ale nie mam zegarka. Jest prawie pierwsza w nocy, czyli 12 w Edynburgu. Ja muszę wstać tutaj o 6 i powinno mi się chcieć spać, a tak średnio mi się chce. Wiecie jak to jest, kiedy kładziecie się spać i nie możecie doczekać, aż wstaniecie. Ale w głębi serca wiecie, że jak zadzwoni budzik, to będzie ciężko. Jest ciężko. 5 godzin snu. Nie jest spoko. Ale jest sprawdzić śniadanie hotelowe. Jak wiadomo, normalnie ludzie nie idą na śniadanie w hotelu o 6:45, ale ktoś tu idzie na kongres, proszę Państwa. Przysięgam, że jestem w raju, kochanie. Moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że najlepsze śniadania hotelowe w moim życiu w hotelu Ibis Styles w Warszawie. Sojowe mleko, milion musli, sokowirówka, że można sobie zrobić owoce. Wszystko w stylu zero waste. Były przepyszne baked beans, czyli fasolka taka brytyjska. Mega chleb, kawa, mleko sojowe, no po prostu sztos. Kochani, jestem właśnie na 2. kongresie medycyny integralnej. Niesamowite wydarzenie. Oczywiście wszystko Wam podlinkuję w opisie i mam ten ogromny zaszczyt, że przeprowadzam wywiady ze wszystkimi wykładowcami i niektórymi wystawcami. Jestem bardzo przejęta. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu i przygotuję właśnie taką relację audio, taki podcast z tego wydarzenia. Jestem w mega pomieszczeniu, gdzie wszystko jest fajnie wygłuszone, więc mam nadzieję, że jakość będzie super, mimo że nagrywana telefonem, także trzymajcie za mnie kciuki, postaram się Wam jak najwięcej przekazać. Wszystkie rozmowy powstają tu. Moi drodzy, idzie super, mam już 4 wywiady. Jeszcze jakieś 9-10, także rozkręcam się, już zrobiłam wywiady z wystawcami i czas na najważniejsze, czyli właśnie wykładowcy, lekarze. Lunch konferencyjny, czyli minestrone, brownie i miska pyszności z tofu i warzywami. Wszystko jest wegańskie, wszystko będzie recyklingowane, także mega się ekscytuję. Kochani, już jestem po... Wybaczcie mi tę jakość, ale... jadę na dworzec. Słuchajcie, spontaniczna akcja. Miałam zostać jeszcze 2 noc, w ogóle chętnie bym została, bo hotel jest genialny, do śniadania, dla tych śniadań bym została. Ale wymyśliłam sobie, że jadę odwiedzić moją rodzinę, pomimo że, w ogóle wprowadzając Was, plan był taki, że mama miała do mnie jutro przyjechać do Warszawy. Weźmy sobie spędzić trochę godzin razem, a następnie miałam jechać do Edynburga, ale stwierdziłam, że się zbiorę
i jadę do Łodzi i rano pojadę z mamą do Warszawy, pochodzimy po Warszawie i pojadę do Edynburga, ale mój brat wyjeżdża jutro na obóz, więc nie spotkam się z nim przez najbliższe 2 miesiące i warto go zobaczyć chociaż na chwilę, przepraszam, wyjeżdża za chwilę, ja będę w domu jakoś w 8:30, on wyjeżdża o 23:00, więc miała chwilę, że się z nim przywitać. No i taki plan na dziś, także w pociągu sobie odpocznę, opiszę, posłucham jakieś rzeczy i odreaguję auto dzień z mamunią. Robię niespodziankę. I love it. Cześć Kubuniu. Cześć, ty jesteś w domu? Tak. A ja wyszedłem właśnie, staram. No to chodź. No dobra, to czekaj, bo my tylko zjemy i w takim razie wracamy. No. No dobra, Jezus, nie spodziewałem się. No ba. No to Jezus. Czekam na ciebie. Mogła mama na przykład nam zabronić wyjść. Mama nie wiedziała. A. No, czekamy na was. No, mama mogła mi zabronić. No, dobra, super. Czekamy na was. No pa. Jesteś głodna? Nie wiem. Babcia upiekła mi wegańskie faworki. I mama miała mnie zabrać jutro do Warszawy. Co byłoby głupim pomysłem, bo bym prawdopodobnie je zmiażdżyła. A to mogę się dzisiaj. Życie jest piękne. Proszę Państwa, przyszła paczka do mnie. Gdy mi brakowało lektur w tym roku, bo przecież nie mam już 25 książek na liście, to przyszło kolejne 7. Zgłodniałeś? Chcesz coś powiedzieć? Masz swoje 5 sekund, macie swoje chwile. Chcesz coś powiedzieć? Kuba, powiedz coś. Wyjeżdżamy do Austrii, wracamy za tydzień. Jak do domu, to po zapasy, sól himalajska, siemię, mózg kokosowy, bo tamten mi się kończy, komosa, moi drodzy, no i oczywiście prowiant na drogę od mamy. Misiek, ojejku, Borysek, tak se tobą tęskniłam i znowu cię nie będę widzieć. No, ojejku, ponczuj się, o Jezus Maria, Borys. O, kropek, ojej, Uniu, Bertini. Tak, wszystko. Dobra, kropek, lecimy. Słuchajcie, udało mi się złapać BlaBlaCara z Łodzi do Modlina, akurat idealnie na mój lot, także nie pojechało się z mamą do Warszawy, wszystkie plany zostały zmienione, spędził się wspaniały dzień, którego nie uwieczniłam, bo stwierdziłam, że będę się cieszyć chwilą. Oh, dzień jak co dzień. W każdym razie mamusia mnie właśnie odwiozła na parking i może zrobię jakieś urywki z lotniska, ale szczerze powiem wam, że moja torebka na ramię jest tak wypakowana, że raczej będę skupiona na tym, żeby ją przemycić przez granicę. Kochani, dotarłam do Edynburga, do mojego domku, tutaj już ładuje się serial. To był bardzo fajny dzień, trafiłam na ekstra ludzi w BlaBlaCarze, super kierowca i super towarzyszka podróży, także miło spędziłam czas, lot był mega chillowy, jestem w domu, zrobiłam sobie beauty potion z Cosmic Pantry z miętą, wypakowałam się, bo przywiozłam tyle rzeczy, słuchajcie, że masakra, i będę sobie oglądać serial i kończyć tę niedzielę. I słuchajcie, zjadłam tak pyszne chipsy z platana, z banana powiedzmy, które mój brat zostawił w domu i ja je po prostu zabrałam. Były boskie i też miałam pyszną sałatkę od mojej mamy, także jestem szczęśliwa, najedzona i dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. I czekajcie na szczegóły tego, co działo się w sobotę, czyli na relacje audio w formie podcastu. Mogę zdradzić wam teraz, że mam dla was coś specjalnego. Wszyscy zainteresowani integralnym podejściem do zdrowia i do medycyny na pewno znajdą coś dla siebie w tym materiale. Także czekajcie na to, będę na was informować. A teraz żegnam się z wami, do zobaczenia za tydzień. Pa!